10 najbogatszych ludzi na świecie. Mukesh Ambani. Przewodniczy indyjskiemu gigantowi naftowo-gazowemu Reliance Industries, który jest wielonarodowym koncernem firm z siedzibą w Mumbai. Zajmują się energetyką, petrochemikaliami, tekstyliami, zasobami naturalnymi oraz sprzedażą detaliczną i telekomunikacją. Reliance jest jedną z najbardziej renomowanych spółek i największą spółką publiczną w Indiach pod względem kapitalizacji rynkowej. Jego majątek szacuje się na 67 miliardów dolarów, co daje mu 10 miejsce na naszej liście. Miliarder jest bardzo tajemniczy i nie zdradza zbyt wiele o sobie, nawet zaufanym osobom. Z ciekawostek mogę powiedzieć tyle, że prowadzi zdrowy tryb życia, jest wegetarianinem i abstynentem. Przywiązuje też bardzo dużą uwagę do indyjskiej tradycji, a jego żoną jest Tina Munim, czyli sławna bollywoodzka aktorka. 9. Larry Page. Ten amerykański programista i przedsiębiorca internetowy jest współtwórcą wyszukiwarki internetowej Google, a także byłym dystrybutorem i współzałożycielem generalnym Alphabet, czyli amerykańskiego konglomeratu międzynarodowego z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Obecnie jest on pracownikiem, członkiem zarządu i akcjonariuszem kontrolującym równocześnie. Alphabet Incorporation został stworzony przez restrukturyzację w Google i stał się jego spółką dominującą. To czwarta co do wielkości firma technologiczna na świecie pod względem przychodów i jedna z najcenniejszych firm na świecie. Stworzył wspólnie z Sergejem Brinem PageRank, algorytm rankingu wyszukiwarki dla Google. Majątek Larry'ego Page'a szacuje się na 67,5 miliarda dolarów. W październiku 2015 roku został uznany za numer 1 na liście najbardziej popularnych dyrektorów naczelnych Ameryki w Forbes, głosowanej przez pracowników Google. 8. Sergej Brin. Wspomniany już wcześniej przedsiębiorca rosyjskiego pochodzenia, który w wieku 5 lat wyemigrował razem z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie po czasie zaczął swoją karierę programisty. Jest współzałożycielem Google i założycielem Byshore Global, zajmującą się nieruchomościami i budownictwem. Prowadzi on także fundację, która wpłaca datki charytatywne i wspiera prawa człowieka. Został określony liderem w dziedzinie szybkiego indeksowania i wyszukiwania odpowiednich informacji z sieci www. W roku 2004, 13 lat po uruchomieniu Google, wcześniej zwanego Bagru, przeglądarka osiągnęła wartość miliarda dolarów, czyniąc swoich założycieli miliarderami w wieku zaledwie 27 lat. Bogactwo tego genialnego informatyka oscyluje w granicach 68 miliardów dolarów. 7. Carlos Slim Helú. Jest to meksykański biznesmen, przedsiębiorca, inwestor i filantrop, właściciel wielu firm, a przede wszystkim Telmexu, firmy telekomunikacyjnej świadczącej swoje usługi w takich krajach jak Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Brazylia, a także w wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej. Telmex posiada 90% linii stacjonarnych w Meksyku i od 2016 roku jest największym pojedynczym akcjonariuszem The New York Times Company. Jego majątek wynosi 72 miliardy dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem w Ameryce Łacińskiej. Walczy z głodem w Ameryce Południowej, próbując pobudzić przedsiębiorczość. Twierdzi, że to prywatna inicjatywa jest kluczem do wyrwania się z biedy. Woli wspierać małe i średnie firmy, a swoje przekonania kwituje stwierdzeniem, że bogactwo jest jak sad. Powinieneś pomnażać owoce, a nie gałęzie. I przyznam Wam szczerze, że z tą domeną zgadzam się w 100%. 6. Amancio Ortega. Założyciel i były prezes Inditex Group, hiszpańskiego holdingu odzieżowego mającego swoją siedzibę w Hiszpanii. W wieku 12 lat rozpoczął pracę w La Maya, małym sklepie odzieżowym, i już w 1974 roku otworzył swój pierwszy flagowy sklep Zara, tworząc podłoże pod międzynarodową sieć sklepów tej marki. Pozostałe marki, które do niego należą, to Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home oraz Massimo Dutti, które są bardzo popularnymi markami w Polsce. Jego strategię marketingową charakteryzowała niezachwiana pewność w to, że jeśli cena produktu jest niska, wzrasta jego sprzedaż. Powyższą ideę zastosował na polu biznesu i od tamtej pory klienci mogą kupować ubrania z kaszmiru czy jedwabiu, nie ponosząc bardzo wysokich kosztów. Uwielbia pracować z ludźmi i doglądać pracy projektantów z bliska, dlatego czas spędza głównie na hali produkcyjnej. Jego majątek to blisko 81 miliardów dolarów. W 2012 roku Ortega przekazał około 20 milionów euro na rzecz Caritas International, rzymskokatolickiej organizacji humanitarnej, a także aż 300 milionów euro na walkę z rakiem w całej Hiszpanii, które zostały zainwestowane w zakup aż 440 maszyn do wykrywania tej choroby. 5. Mark Zuckerberg. Amerykański przedsiębiorca i filantrop, główny twórca serwisu społecznościowego Facebook i jego obecny dyrektor generalny. Mało kto zwraca uwagę na to, że założył go wraz z grupą studentów Uniwersytetu Harvarda, gdzie studiował, lecz nie ukończył swojej nauki. Po 12 latach od opuszczenia Harvardu Zuckerberg wrócił na uniwersytet, żeby odebrać swój dyplom. Uczelnia w specjalnym trybie przyznała mu honorowy tytuł naukowy. Mamo, zawsze ci mówiłem, że wrócę i skończę studia, napisał miliarder w opublikowanym na Facebooku zdjęciu. Od tamtej pory Facebook stworzył Messengera, przejął WhatsApp i Instagram.
Instagrama i zdobył poprzez wszystkie te serwisy ponad miliard użytkowników. Cała firma warta jest obecnie ponad 400 miliardów dolarów. Według niego społeczeństwo może się rozwijać dzięki nowym miejscom pracy, jak również stworzeniu dla całej generacji nowego poczucia celu. Jego majątek obliguje w granicach 84 miliardów dolarów. 4. Warren Buffett. Jest jednym z największych ekonomistów świata, a także inwestorem giełdowym i przedsiębiorcą. Uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie, często określany mianem legendarnego inwestora. Jest głównym akcjonariuszem, przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz prezesem Berkshire Hathaway. Za jej pośrednictwem kontroluje m.in. 12% American Express, 8% Coca-Coli, 18% The Washington Post Company, 9% koncernu Gillette i wiele innych pakietów udziału w korporacjach notowanych na New York Stock Exchange. Posiada majątek 102 miliardów dolarów, jest autorem słów zasada numer 1 – nigdy nie trać pieniędzy, zasada numer 2 – zawsze pamiętaj o zasadzie numer 1, a także mądry zaczyna od rzeczy, które głupiec robi na samym końcu. Buffett zapisał w testamencie 85% swojej fortuny na cele charytatywne. 3. Bill Gates. Jest wybitnym amerykańskim informatykiem, przedsiębiorcą, filantropem, współzałożycielem, głównym architektem oprogramowania i byłym prezesem zarządu korporacji Microsoft. Należy do najbardziej znanych przedsiębiorców okresu rewolucji informatycznej, a jego fortuna wynosi około 106 miliardów dolarów. Jak wielu znanych ludzi z branży IT, także Gates był w szkolnych latach zdolnym programistą. Już w wieku zaledwie 14 lat wraz z licealnym kolegą stworzyli na bazie procesora Intel 8008 maszynę o nazwie Trafodata. Urządzenie miało mierzyć uliczny ruch i zarobili na tym aż 20 tysięcy dolarów. Założyciel Microsoftu nie unika wyzwań. Ja sam pamiętam, jak zrezygnował z pozycji najbogatszego człowieka na świecie parę lat temu, przekazując część swojego majątku na cele charytatywne. 2. Bernard Arnault. Francuski biznesmen oraz prezes luksusowej grupy LVMH powstałej w 1987 roku. Do koncernu należą marki, które można podzielić na 5 działów. Perfumy, odzież, sklepy detaliczne, biżuteria i zegarki oraz napoje alkoholowe. Należą do nich m.in. koniak Hennessy, wódka Belvedere, dom mody Louis Vuitton, szampany Dom Pérignon, perfumy Kenzo czy sieć sklepów Sephora. Jest zwany również wampirem luksusu i uważany za najbogatszego człowieka w świecie mody. Dał się także poznać jako kolekcjoner sztuki i ma w swoich zbiorach dzieła warte wiele milionów. Jego majątek szacuje się na około 107 miliardów dolarów. Podąża za domeną dobry produkt może trwać wiecznie i twierdzi także, że sektor dóbr luksusowych jest jedynym sektorem, w którym można realizować wysokie marże. 1. Jeff Bezos. Amerykański przedsiębiorca, prezes, dyrektor generalny i przewodniczący zarządu Amazona. Zaczął się rozwijać w bardzo szybkim tempie, bo zaledwie po paru miesiącach firma sprzedawała już w 45 krajach na całym świecie, a po dwóch miesiącach Bezos zaczął zarabiać na niej 20 tysięcy dolarów tygodniowo. Obecnie Amazon jest nie tylko gigantem sprzedaży internetowej, ale także produkuje sprzęty i udostępnia swe zasoby jako wirtualną chmurę. Założył on również firmę Blue Origin, która buduje i wysyła w kosmos rakiety. Jej celem jest upowszechnienie podróży kosmicznych. W 2013 roku przejął on gazetę Washington Post za 250 milionów dolarów, płacąc gotówką. Przeznaczył on także 2 miliardy dolarów na fundusz zajmujący się bezdomnymi w USA oraz założył sieć przedszkoli non-profit dla rodzin o niskich zarobkach. Podąża on za domeną, jeśli uzna, że zaangażujesz się tylko w to, co na pewno wypali, to stracisz bardzo dużo możliwości. Fortuna Jeffa Bezosa wyceniana jest na 140 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem na świecie. To jednak nie przeszkadza mu w pozostaniu normalnym człowiekiem, co często podkreślają osoby przeprowadzające z nim wywiady. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, czy mielibyście pomysł, na co wydać tak ogromne fortuny. Ja powiem szczerze, nie potrzebowałbym aż tyle, ale chyba jak każdy z nas chciałbym żyć w dostatku. Oczywiście proszę Was także o zostawienie łapki w górę pod tym materiałem i podzielenie się nim ze znajomymi, jeśli wydał Wam się wystarczająco ciekawy. Trzymajcie się. Cześć!